No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Prince of Persia Zapomniane Piaski. Nie będę tutaj tak na początek się dużo rozgadywał. Ogólnie obejrzałem odcinek u Ksenki. Moment, który ja już nagrałem. No i ja chyba więcej dam. No dobra. To jest dziwnie. Powiedziałbym, że bardzo dziwnie. Gdzie teraz? Okej, to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, gdyż widzicie, jeśli naciśniemy Shift, jak od razu książę puści się, to może on przebiec po tej... w tym wodospadzie. Więc tu trzeba uważać. O, Jesus Christ. Warsandy Solibon. Hala entegama momigera. Does he think I'm King Sol? Yes. Wygląda jak Diablo. Oh Jesus. A to jest trudne. Co? To do mnie mówi? Wiem tylko tyle, że ma Zeza. Nie potrafi strzelić księcia. Czy ja mam... szybko książę. Jesus. Okay. He can't see me. He won't follow me. I hope. On wygląda w ogóle jak Diablo. Ale duże łóżka. No, kto jest na dole? Okej. Jakoś to nam idzie. Nie. Właśnie. Nie chcę z nimi walczyć. Tak, jeszcze coś tu nie. Pospiesz się. Not again!
Co ja zrobię? Muszę wrócić. No nie mam innego wyboru. Nie mam wyboru. Więc muszę walczyć. Przy okazji dostanę kilka tych punktów. Czy mogłoby z nich wypaść na przykład moc, ta niebieska kulka? Na razie jakoś to nam idzie, chyba nie straciliśmy nawet życia. Wiem, mało mówię. Skupiam się na walce. Dostaniemy chociaż punkty tych do rozdania na noc, moc nową. No dobra. No to co mam teraz zrobić? Co ja mam robić? Jak tam jest ten diabeł? Ja chyba tam nie przejdę, nie? O, czyli. Coś widzę. Co to mi zrobiło? Nie wiem. A, chyba że ja muszę jedno i drugie wchwycić. No, poproszę. No a tu jest sekret. No to chyba nie mamy innego wyjścia niż pójść do niego. Kurde, myślałem, że się złapię. A gdybym miał tam skoczyć, nie, tam chyba zginę. Zaczynają się problemy. A, chyba że tak.
Książę. No. Okay. Rozbijajmy wazy. Coś mi tnie. Miałam skoczyć, czy nie? No, książę, kurde. Kurde, to jest naprawdę trudne. Wydaje się łatwe, ale w rzeczywistości jest trudne. W ogóle cofnijmy ten czas. Albo zabijmy go. No dobra. No. No, teraz cię nie chwycił. No, Jezuniu. Tak nie mogę zrobić. Nie wiem, no to wydaje się proste. W rzeczywistości nie jest. Zwłaszcza, że to jest taka durna zręczność. Tak, musiał wziąć dłuższą drogę na tej belce. Ale możemy zobaczyć, co to na dole jest. Posągi. Same posągi. Jakby jeszcze malutki punkt kontrolny był. Malutki. Okej, przeżyliśmy to jakoś. Przeżyliśmy. No tu są kolejne. Na tego czarodzieja ze strony tu. Jest jakiś denerwujący. Nie ci... Ci kurde. Mogą się tak na numba. Jak są czarodzieje, to zawsze mi idzie gorzej. No, miałeś zrobić cięcie. Nie na tego, głupku.
zabij go, no. Na tego, bo jest wysłuchany. Na niego! No. To jest irytujące. No. Idiota! Idiota, nie książę. Tego chcę uniknąć, żeby on właśnie to nie zrobił. No ale teraz spróbujemy, kurde, skakać. Chodź poważnie. Życie, życie. Nie dam się zabić. Okej. Jesteśmy w domu. Wazy jakieś, tu są wazy. Bo ja potrzebuję życia i mocy magicznej. No, nagrywam 17 minut. Fajnie ta woda opada z tak księcia. Widzicie? O. Troszkę dziwnie. No, da się przeżyć chyba, nie? No. Tak, jak będzie mi tnęło, to rzeczywiście. No! To było... No, mocno, no. To jest głupia. Udało się. Było ciężko. No co ja tu mam? Tutaj coś mam. Przejdź po tym. Halo, książę, lol mi cię, biegnij po tym. To jest właśnie irytujące w tej grze, że trzeba inny klawisz nacisnąć. Durna. Skacz. Znowu on. A my już byliśmy. No, albo w podobnym miejscu. Ja nagrywam 20 minut, ale ja nie mam checkpointa. Malutki checkpoint.
malutki, on coś taki maciupienki. O, jest. Where is he going? Malik, it's after his medallion. The throne room's in that direction. I have to get to Malik first. No dobra, w takim razie to na następnym odcinku dostaniemy się do Malika. Więc dziękujemy wszystkim za oglądanie. I zapraszam na kolejny odcinek z Mesa Persji.